Porównując reżim komunistyczny w Polsce z aktualnym, który jest gorszy, po pierwsze. Drugie, jakie widzi Pan możliwości zmiany, odsunięcia od rządu tego, od władzy tego reżimu, ponieważ widać wyraźnie, że on przy pomocy wyborów nie da się odsunąć od władzy w tej komisji wyborczej, która urzęduje w Warszawie, zasiadają przecież sami niezawiśli sędziowie i tam wystarczy jeden telefon, żeby oni byli i nie zawahają się, jestem pewien, ogłosić takich wyników, jakie trzeba. Więc przy pomocy wyborów oni nie pozwolą się odsunąć od władzy. Więc jakie jest rozwiązanie inne, żeby zmienić tą władzę? No i jeszcze trzecie chciałem zapytać. Pan Stanisław Krajewski pisał ostatnio w artykule, że te wszystkie nieszczęścia, które spadają w ciągu tych ostatnich kilku lat w Polsce, są wynikiem wojny masonerii szkockiej z masonerią francuską. Jakby pan skomentował to? Dziękuję bardzo. Proszę powtórzyć pierwsze pańskie pytanie, bo ono mi uleciało. Proszę je powtórzyć. Od czego pan zaczął? Porównując reżim komunistyczny w Polsce z aktualnym, który jest gorszy. Tak. No to przecież widać gołym okiem, że tutaj sobie jednak gawędzimy, prawda? No to jest niesłychany luksus, że państwo siedzicie w sporym pomieszczeniu. No kule tam, prawda, nie będą świstać. Z mojej strony także takie niebezpieczeństwo nie zachodzi. Oczywiście można mówić o tym, że że kiedy nie dzieją się rzeczy jawnie drastyczne na ulicach, no to wtedy ludzie jakoś może łatwiej wpadają w złudzenia, jakoś łatwiej jest im sobie wmawiać, że wszystko jest normalnie. No i w związku z tym takie triumfy tej propagandy, tej hipnozy, na którą tak ogromna masa ludzi Polskę zamieszkujących jest podatna. Można się zastanawiać nad tym, które zagrożenia większe. No, kiedy mówimy o zagrożeniach duchowych, no to rzeczywiście teraz mamy do czynienia z takimi szatańskimi propozycjami, które nie były składane, nie były w ofercie nawet za komunistów, prawda? Z jednej strony za komunistów nawet nie mówiło się publicznie o zniesieniu państwowości polskiej. To jest rzecz ciekawa, prawda? Że Józef Stalin, od kiedy postanowił, że to jednak nie będzie republika kolejna, no to oni się tego trzymali i nie mówili publicznie, nie ważyli się tego mówić, że Polska jest już niepotrzebna, że państwo polskie jest niepotrzebne. Taka straszna ironia losu, że to się mówi dopiero teraz i że mówią takie rzeczy ludzie, którzy zasiadają w polskim parlamencie, którzy pracują w kancelarii urzędującego prezydenta, publicznie mówią, że suwerenność, niepodległość, że to już może, prawda, inaczej trzeba na to spojrzeć, to już nieaktualne, to już się przeżyło. No, w tym sensie to są rzeczy straszniejsze niż były. No, z drugiej strony jednak właśnie oby nie strzelali, oby zbrojnie nie rabowali, to się jakoś naród teraz może odbudowywać, prawda? Oczywiście, że starają się, jak nie rabują z karabinem w dłoni, no to rabują w urzędach podatkowych, prawda? To jest rzecz straszna, niedobra. Zaprzedają w tę niewolę długu, zaprzedają kolejne pokolenia Polaków. Jak to przeżyjemy,
Nie wiem tego, nie wiem, jak się z tego wydobędziemy, ale zdaje mi się, że wszystko jest lepsze od wojny. No, papież Pius XII powiedział w takim dramatycznym przemówieniu w roku 1939, wszystko możemy stracić, wszystko może być stracone przez wojnę, niczego nie można stracić przez pokój, prawda? Myślę, że te słowa papieża Piusa XII mają też zastosowanie do naszej sytuacji wewnętrznej. Byle nie było krwawo i byle te rabunki nie były krańcowe, no to Polacy odbudowują swoją tkankę biologiczną, jakoś materialnie mają szansę się odbudować, oby to robili. No ale właśnie robiąc to, i to jest odpowiedź na pytanie, jak z tego wyjść. No moja odpowiedź na pytanie, jak z tego wyjść, to są te trzy słowa. Kościół, szkoła, strzelnica. Kościół, szkoła, strzelnica. Nie ma moim zdaniem recept jakichś doraźnych, nie ma dobrych, prawdziwych rozwiązań trwałych, które by miały dać efekt już powiedzmy w przyszły czwartek. Nie. Po prostu Polacy jakoś muszą wewnętrznie się odbudować, muszą stanąć na nogach, no muszą się odrodzić, pod każdym względem muszą się odrodzić, dlatego że jesteśmy narodem z resztę, prawda? Zostaliśmy wymordowani, obrabowani po wielokroć i na dodatek jeszcze zdeprawowani, prawda? Więc się musimy odrodzić, więc odradzać się musimy, trzymając się mocno Kościoła, musimy wykształcić nowe pokolenia i do tego musimy mieć swoje szkoły samemu utrzymane, no i przy tych szkołach, właśnie przy tych kościołach strzelnica, tak, co najmniej raz w tygodniu na te strzelnice i wtedy jak będziemy żyli, jak ta bomba tej trzeciej wojny światowej, jak nam się na głowę nie zwali, no to za jakiś czas, może nawet bliższy niż nam się dzisiaj zdaje, będzie można pomyśleć o jakiejś rewindykacji. Teraz co ja myślę o diagnozie pana Krajskiego, o tym, żeby się tłumaczyło wszystko, co się na naszym podwóreczku dzieje, tym, jak walczą o wpływy masoneria regularna z masonerią nieregularną, Wielki Wschód z tak zwanymi Szkotami. To jest bardzo ciekawa hipoteza. To jest bardzo ciekawa hipoteza i jakby to powiedzieć, jak każda hipoteza badawcza daje nam model nieco uproszczony, ale to nie jest powód, żeby ten model z góry całkiem odrzucać, prawda? On nie wyjaśnia wszystkiego, ale tak, owszem, są takie komponenty, są takie elementy w naszej rzeczywistości. I tu jeszcze raz trzeba wrócić do Kościoła, bo trzeba sobie powiedzieć, że czy pan Stanisław Krajski ma rację w każdym szczególe, czy nie w każdym, czy tę jego analizę pogłębiwszy moglibyśmy dojść do jeszcze bardziej precyzyjnego rozpoznania rzeczywistości. I tak wszystkiego nie rozpoznamy, co nie jest z mojej strony wyrazem jakimś sposobem do zniechęcania państwa do tego rozpoznawania rzeczywistości. Nie, wręcz przeciwnie. No, sam tę książkę tutaj wcześniej wzmiankowałem, ale ponieważ nie jesteśmy w stanie na co dzień rozpoznać tych wszystkich zagrożeń, nie jesteśmy w stanie nadać imienia nawet wszystkiemu, co się czai gdzieś tam w gąszczu i co się święci, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego nazwać, a nazwawszy, nie jesteśmy w stanie wszystkiemu przeciwdziałać, a wręcz przeciwnie, mało czemu jesteśmy w stanie przeciwdziałać. Zatem tym bardziej kluczową dla polskiego patrioty kwestią jest pełne zapału zabieganie o bezpieczeństwo Kościoła wśród nas Polaków. Dlatego, że niezależnie od tego, jak tam właśnie te demony różne, także i Kościół
podgryzają. I niezależnie od tego, jak nawet w personaliach, prawda, można mieć zasadne podejrzenia, że się tutaj sam Kościół, ten Kościół w jego personalnym, doczesnym składzie nie ustrzegł, no to przecież właśnie Kościół jest to rzecz większa, wieczna i niezależna od tych wszystkich jakichś defektów drobnych czy niedoskonałości, które po drodze się mogą przydarzyć. I zatem o istnienie tego punktu orientacyjnego dla nas musimy zabiegać, prawda? Bo póki Kościół jest, no to właśnie naokoło Kościoła też jeszcze jakiś kawałek Polski może być zbudowany. To, że nie jest lekko, no to tego przykład taki z ostatnich dni, został opublikowany program jakiejś sesji naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie ma być prelegentem prominentnym pan Zygmunt Bauman. Tak? Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprasza w swoje mury jako wybitną postać Zygmunta Baumana, który jest emerytowanym, trzeba to państwu wiedzieć, SS-manem. Przez niemal dekadę, na przełomie lat 40. i 50. służył jako politruk w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To było właśnie takie SS komunistyczne, prawda? Takie specjalne oddziały wydzielone do walki z polskimi patriotami. Otóż pan Zygmunt Bauman był politrukiem w tym komunistycznym SS, no a potem w następnym swoim życiu został wziętym na salonach europejskich filozofem i teraz nikt go już o tę przeszłość jego nie pyta. Był ważną figurą na takiej fasadowej imprezie propagandowej, która pod nazwą Kongres Intelektualistów została urządzona w zeszłym roku we Wrocławiu. Władze wrocławskie zaiste wstydu żadnego nie mają, no ale że nie mają wstydu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to jest, powiedziałbym, jeszcze większe zmartwienie. Więc to pokazuje skalę trudności, skalę problemu, że nawet takie zdawałoby się reduty, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, są, jakby to powiedzieć, no w stanie tragicznej degrengolady i zamętu jakiegoś, najwyraźniej przynajmniej zamętu. No i w tym kontekście w związku z tym warto pamiętać o tym, że masoneria to nie jest jakaś bajka o żelaznym wilku, tylko że rzeczywiście tacy ludzie chodzą po świecie, którzy sądzą, że lepiej nam ten świat zaprojektują od naszego stwórcy. No a żeby wyegzekwować swoje te projekty, tę swoją wieżę Babel skutecznie budować, muszą rozprawić się z Kościołem katolickim, co im się oczywiście nie uda, ale co się po drodze wydarzy, tragedii i co, ile to zamętu przysporzy, no to właśnie tego jesteśmy świadkami. Jeszcze raz, panie Grzegorzu, serdeczne Bóg zapłać, serdeczne Bóg dzięki. Dziękujemy.
Cię.